Nauczyciele i uczniowie, a z nimi armia zwierząt, czyli te, co skaczą, pełzają i fruwają, do gastronomika po naukę zapraszają. Jak co roku staramy się zachęcić absolwentów szkół podstawowych do tego, żeby podjęli naukę w murach naszej szkoły. A mamy do zaoferowania bardzo wiele. Jeżeli chodzi o tradycyjną gastronomię, to w ramach technikum jest do dyspozycji nauka w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych, technik hotelarstwa. Te dwie branże tradycyjnie związane z gastronomią, ale także technik weterynarii i technik hodowca koni. W przypadku branżowej szkoły pierwszego stopnia tutaj dominują dwa zawody, kucharz i cukiernik. No i oczywiście dla tych, którzy chcą po branżowej szkole pierwszego stopnia kontynuować naukę, mamy branżową szkołę drugiego stopnia, gdzie absolwent uzyskuje te same uprawnienia, gdyby kończył technikum. Nadchodzący rok dla szkół średnich jeszcze będzie tłusty, więc dyrektorowi Maślance zapewne nie śnią się jeszcze chude krowy. Ale potem będzie już walka o każdego ucznia. Zapewne magnesem przyciągającym do tej szkoły będzie kierunek weterynarii. W Częstochowie bezkonkurencyjny. W tej chwili jest zapotrzebowanie, ponieważ jest tak dużo gabinetów, jeśli chodzi o weterynarię. Lekarz wykonuje zabiegi, a wszystko inne robi nasz technik. Także w gabinetach są również zakłady i rzeźnie, gdzie technik weterynarii może pobierać próby i to jest dobrze płatne. I w takiej rzeźni już pobiera próby do badań na włośnie, więc mają co robić. Technik weterynarii również może otwierać swój gabinet i zatrudnić lekarza weterynarii. Przyszli absolwenci klas ósmych mogli zobaczyć gastronomika od kuchni. Poczęstunkiem zajęły się zaprzyjaźnione firmy, które oferowały swoje wyroby. Jednak zdaje się, że najlepszą reklamą są sami uczniowie gastronomika. Ogólnie w tej szkole jest mega miła atmosfera, są mega mili nauczyciele. Ogólnie szkoła nam daje dobre kierunki do pójścia na przykład na studia. Dokładnie, rozwijania się dalej. Świetne miejsce, zdecydowanie polecam każdej osobie, która chce z podstawówki nauczyć się czegokolwiek o gotowaniu, pieczeniu i tym podobnym. Są też wycieczki różne, praktyki w różnych kuchniach, restauracjach, hotelach. Nie żałujesz, że wybrałaś tutaj tą szkołę? Nie żałuję, bo lubię gotować. Na przykład można na praktyki wyjechać do Włoch w ramach projektu Erasmus i wiele różnych rzeczy można się nauczyć. A uczniowie podstawowych byli oszczędni w słowach. Oglądali, smakowali i się zastanawiali. Zastanawiam się nad technik weterynarii. Jest to dobry zawód i kocham zwierzęta.